Na dworze coraz cieplej, a w kinie coraz więcej premier. Nie możecie ich przegapić. Hugh Jackman po raz ostatni jako mutant Wolverine, tym razem nie bierze jeńców, będzie ostro, krwawo i tylko dla dorosłych widzów. Logan Wolverine potnie wrogów na plasterki od 3 marca. Powiedzieć o niej, że do nauki czuła chemię, to o wiele za mało. Dwukrotna noblistka, czuła żona, kochająca matka. Karolina Gruszka jako Maria Skłodowska-Curie w kinach od 3 marca. Padają bez zapowiedzi, robią bałagan i jeszcze się dziwią chłodnemu przyjęciu. Szykujcie się na prawdziwy czas małpokalipsy. Kong Wyspa Czaszki zatrzęsie kinami już 10 marca. Niech magia ożyje na ekranie, na nowo! Klasyczna animacja Disneya, tym razem świetnie zapowiadająca się w wersji fabularnej. Emma Watson i Dan Stevens jako Piękna i Bestia od 17 marca. Go, go, Power Rangers! No co, stary serial może i był kiczowaty, ale dla wielu widzów jest jednym z symboli dzieciństwa. Nowa kinowa wersja z pewnością dostarczy nam porządnej rozrywki. Już od 24 marca. Na najlepsze filmy marca, do Multikina, zaprasza redaktor Piotr Olczyk.